Czy jak jest ktoś znajomy, kto potrafi śpiewać, to po prostu prosi się tą osobę i ta osoba, mimo że nie jest artystą, przychodzi i śpiewa. No wiadomo, że jak gdzieś tam artysta, to artysta uroczyście przychodzi i śpiewa dla znajomego i to jest duże wydarzenie. No i on, z tego co ja wiem, po prostu w gronie swoich znajomych jest właśnie taką osobą, która chodzi do wszystkich kolegów i śpiewa na każdym weselu taką gratulacyjną piosenkę. A to jest coś, co się wymyśla, improwizuje, czy też... Nie, no to zazwyczaj z tego repertuaru całego muzycznego oni, jako że mają bardzo dużo ballad u siebie, i no to wybierają takie piosenki, które są typowo gratulacyjne po prostu. A czy ma w repertuarze przygotowaną taką gratulacyjną piosenkę? Nie, czy mógłby coś chyba nam pogratulować? Nie. Ogólnie mówi, że nie ma, ale później może zaśpiewać. A mógłby nawet a cappella zaśpiewać taką piosenkę bez podkładu? Będzie. Kiedy? Pyta kiedy? Już nie będę miał wesela swojego, więc... To wie. Przynajmniej nie planuję. Ale możecie sobie zaprosić na wesele. Tak. Telefon do mnie. To by było ekstremnie. No to jest w ogóle jakby cała ceremonia weselna u nich. Trwa kilka godzin tylko. To jest tak, że jest... Przychodzi się, jest ceremonia w kościele czy nie w kościele. No i potem tylko siedzi się ze znajomymi kilka godzin, je się, obiad i koniec. Nie ma takiego weselicha polskiego, więc jak mu kiedyś pokazałam, jak byłam u kuzyna w górach na weselu, przez dwa dni jak się tańczyło, no to się zdziwił trochę. Jak możemy tyle tańczyć i tyle pić. Coś jeszcze? Nie wiem. Może opowiem w ogóle o nim, jak my się tu znaleźliśmy. Tak, tak. W Wrocławiu mieszka. Także koledzy tutaj obydwoje przyjechali do Polski przez obecnie powstałe hale pod Wrocławiem, gdzie produkowane są baterie do samochodów elektrycznych i on jest po prostu pracownikiem jednej z firm, która stawia maszyny po prostu na halach teraz. I on jest tutaj od lutego zeszłego roku, czyli już półtora roku mu minęło w Polsce. Ja pracuję z nim jako tłumacz. Także im się Polska bardzo podoba. Jako ludzie, że kraj jest otwarty i mają zawsze takie ciepłe pierwsze wrażenie o Polsce, wszyscy, którzy tu przyjeżdżają. Tutaj rotacja ludźmi, sami Koreańczycy przyjeżdżają tutaj mniej więcej na 3 miesiące, potem wracają z powrotem do Korei i rotacja ludzi jest bardzo duża. Aczkolwiek on jest jedną z takich osób, która po prostu w firmie została wyznaczona do po prostu bycia tutaj. No, i tak, i on po prostu jest, dlatego my w czasie pracy, no wiadomo, że są momenty, kiedy trzeba pracować i jest dużo roboty, ale czasami, kiedy jest chwila taka luźna, no to ja też jako, że cały czas muszę funkcjonować w obcym języku, to po prostu dla trochę też komfortu swojego uczę ich niektórych słówek po polsku, uczę ich trochę. Tak powolutku, trochę. Oni też są, on jest bardzo ciekawy na przykład i bardzo szybko mu idzie ten polski, bo w jeden dzień na przykład nauczył się do 100 liczyć. No. Także ma głowę do języków. Więc coś tam powoli sobie próbuje. No podoba mu się Polska i... A jest kawalerem? Czy... Tak, owszem, jest kawalerem. Chętne panie, zapraszam go tak do mnie. Po spektaklu. A ma jakąś siostrę? Starszą? Tak, ma starszą siostrę. Panienkę? Nie, no już niestety. Ale to jakoś jest tak duży. Czy coś jeszcze? Ile ma lat? Ile ma lat? 31. O, tak, oni w ogóle uroda, ich uroda jest bardzo zdradliwa, niestety. Z jakimś ma jakąś młodszą siostrę. Tak, w ogóle u nich
ktoś wygląda starzej, to się raczej nie zdarza. Nie mam koleżankę, która też ze mną pracuje, w innej firmie też tłumaczy. Dzisiaj pan, któremu dają 30 lat, stanął obok pana, który wygląda na 16 i ten, co miał 16, był starszy od tego, co ma 30. Także u nich bardzo ciężko jest z wiekiem, ja nigdy nie strzelam. Dlatego oni też w swojej jakby kulturze mają coś takiego, że jak przedstawiają się sobie, to pytają się najpierw o imię, a potem z jakiego rocznika jesteś, ile masz lat. I to u nich, tak? I to u nich nie jest nic obraźliwego. A można kobietę zapytać? Tak, jak najbardziej, to nawet trzeba. Bo trzeba wiedzieć, bo oni mają w swoim języku słowa honoryfikacyjne. I trzeba wiedzieć, czy ktoś jest nowo poznana osoba jest starsza, czy jest młodsza, bo żeby wiedzieć, jak się do siebie zwracać. Czy można mówić, jest się w jednym wieku i można mówić swobodnie, czy jednak ta osoba jest starsza i trzeba do niej się honoryfikować, czy ta osoba jest młodsza i ona powinna do mnie się zwracać poprawnie, a jeśli tego nie będzie, no to ja wtedy wiem, że jestem urażony, bo ona tego nie robi, bo jest młodsza. Więc to jest właśnie, co mnie na przykład trochę zdziwiło i musiałam się do tego przyzwyczaić, bo cały czas jestem pytana o wiek. Jak nie przeszkadza mi to teraz, ale to było takie trochę drażniące na początku. Czemu wszyscy cały czas chcą to wiedzieć? Czy oni też mają problemy z takim fizycznym rozpoznaniem swojego wieku? Czy tak oni się bardziej... Nie, to myślę, że to jest kulturowo gdzieś tak od dawna... Z jednej strony tak, z drugiej strony mają taki popęd za baby, takim dziecięcym wyglądem bardzo, więc oni bardzo się dbają i cały czas nakładają tak, żeby jak najmłodziej wyglądać. Tak, make-up też, kobiety szczególnie. I zresztą mężczyźni też, oni bardzo dbają o siebie, także jakby dbanie o cerę, chodzenie, pielęgnacja, to jest u mężczyzn i kobiet na takim samym poziomie i to nie jest nic złego, że mężczyzna dba o siebie nawet bardziej niż kobieta. A czy są jakieś wspólne takie pieśni, które ma Korea Północna i Korea Południowa? Hangugirang kaci inny durery isse? Nie ma. Albo nie widzę. Albo nie widzę. 그냥 원래 노래, 진짜 어려지는 노래. 이렇게 찐떡 노래. 찐떡 노래? 찐떡 노래. 아리랑? Jest jedna piosenka, która jest jakby wspólna, ona jest bardzo stara. Taka... Tradycyjna. I też bym mógł nam zaśpiewać taką piosenkę? Jakby powiedział, że cała piosenka nazywa się Arirang i ją śpiewano na przykład po wojnie albo przed wojną. Jak szli żołnierze i musieli przez pagórki przechodzić i jakby ten pagórek to niby ten arirang, więc oni jakby przechodząc przez musieli jakby tak dodając sobie sił po prostu śpiewali ten arirang. Ale on zna to, mógłby zaśpiewać tutaj? Arirang. To już byśmy chcieli gratulacyjną pytań. Troszkę tak przedstawi tylko.